kolejny mecz. Na pierwszym planie Sławek Chorodecki ze Zgorzelca, a po drugiej stronie Ewa Buzo, również Zgorzelec, i wynik brzmi 3-2 dla Ewy, czyli ze strony serwującej 2-3. To znana postać tenisa, można powiedzieć, polskiego tenisa. Grywała w turnieju z Krzatów z Martą Domachowską w finale. Była numer 1 w Polsce 2010. No, później długa przerwa z tenisem, z turniejami. I mamy Ewę znowu na korcie. Międzynarodowym turnieju Rosenhof Darek Cup. Ewa i 30-15 teraz. Słabo. No to też taki podobny charakter do Claudii Witas. Szybko poluje na punkt, zawiązuje akcję. Ofensywnie wchodzi na drugi serwis. Ej. Dziękuję bardzo. Same prezenty dzisiaj. Same prezenty. Nic nie wygrałem. Widzimy mały dialog, mała konwersacja, że same prezenty, czyli Ewa jednak oprócz tych atakujących uderzeń i pięknych akcji wyprodukowała masę niewymuszonych błędów. Mamy po 3. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to grupa, jest to grupa chyba 3-osobowa, więc będziemy obserwować długiego seta. Małe nieporozumienie, bo myślała, że jest serwis dewaltowy. Sławek zareturnował. No, doszedł do porozumienia, że jeszcze raz pierwszy serwis. Czyli po prostu trzeba grać, jeżeli przeciwnik nie krzyczy na usta. Lawina błędów Ewy. Nie wiem, czy to kamera, czy to jakiś taki normalny, naturalny kryzys w meczu. No ale jeżeli faktycznie grają do 9, to myślę, że faktycznie jest to 3-osobowa grupa. Tak, 3-osobowa. To jeszcze jest okazja wyjść na prostą, czyli zredukować ten duży procent błędów. No, rewelacyjna akcja. Brawo, brawo Sławek, brawo Ewa. No, Sławek jest znany z tego, że raczej żadne piłki nie opuści. To jest zdecydowanie pozytywna jego cecha. Waleczny.
zawiązała się jakaś dłuższa wymiana po tych krótkich tematach. No, szkoda. Tym razem słabe przy siatce. Mamy wynik po 30, czyli takie super równo, po 3, po 30. Cztery małe dziurki? Tak. No, skrócik, co? Oj, brawo. O, ładnie. Skrót, mijanka. Bardzo ładna opcja. No i znowu, tylko to już nie skrót, tylko takie zaproszenie i co? Brawo! Ajajaj, no nie, szkoda. No, ale tutaj mieliśmy próbkę waleczności z obu stron. Chyba też nie jest... Nie należy do tych zawodniczych, która odpuszcza sobie. Naprawdę zawsze też ambitnie biega. No to mówię prosto. Prosto. Serwis nie był jakiś wymagający, a jednak wymusił błąd na słabce. Co to mamy? To mamy chyba jakąś piłkę na gema, czy jakoś tak. Jakoś przestałem liczyć i... A, zobaczymy. Ej. Powtarzam ten akord. Mówię, że mamy Sławka 1.